Tym razem akordy barowe, czy akordy bara, czy bare, przez dwa ry, nie mylić z pójściem do baru. Są to ciekawe akordy, o które niektórzy YouTube'owicze się nie pytają. Sposób grania tych akordów jest dla początkującego dosyć trudny, jeden z trudniejszych, ponieważ tutaj chodzi o to, że robimy pierwszym palcem lewej ręki poprzeczkę, takie coś, w poprzek strun. Na różnych progach to robimy. I sęk w tym jest, żeby na tyle ścisnąć te struny, przycisnąć, bo nie chodzi o to, żeby się siłować, prawda? Na tyle je przycisnąć, żeby przyjeżdżając po, załóżmy, naciskam sobie na piątym progu. Tutaj, o coś takiego, naciskam sobie na piątym progu i teraz sobie przejeżdżam piórkiem, czy tam palcami, po kolei każdą strunę. Musimy na tyle to złapać, żeby te dźwięki brzmiały. Waszym zadaniem na początku, jeśli jeszcze nie umiecie tych akordów do końca, byłoby robienie po prostu poprzeczki. Na przykład, załóżmy, od 10 progu łapię sobie to, trzymam przez chwilę i sobie robię na następnym progu. Zaczynamy te w ogóle zabawę z tymi akordami, to łatwo sobie możecie usłyszeć, że trzymamy przez chwileczkę i po kilku sekundach zaczyna brzęczeć. To po prostu świadczy o tym, że nie mamy jeszcze siły w tych mięśniach kciuka i palca wskazującego. No, głównie chodzi o mięśnie tutaj, tej dłoni, tego czegoś tutaj. Nawet mogą takie akordy konkretne, które już będzie w innych lekcjach, też w sposób się na przykład gra, tylko taki. Na przykład robię poprzeczkę na strunach czwartej, trzeciej, drugiej, pierwszej. Brzmi to ciekawie, tylko jednak musimy się nauczyć to robić na gitarach ogólnie i elektrycznych i klasycznych. Najtrudniej będzie wychodziło jednak zrobienie akordu F-dur. Może wychodzić najtrudniej, ponieważ tu mamy, tuż obok jest to siodełko, które jednak stanowi dosyć spory wysiłek do pokonania. Na innych progach to już jest inna bajka, ponieważ ta struna jest jakby większa, łatwiej poddaje się naciskaniu. No niemniej jednak trzeba po prostu sobie przećwiczyć, że najlepiej łapiemy sobie na pierwszym progu. Jeszcze pamiętajcie o tym, że to nie chodzi o to, żeby palec był idealnie tak jak progi. Nie sugerujmy się progami, że muszą być tak samo musi być palec ułożony. Po prostu sobie układamy tak, żeby nie tłumić, można powiedzieć, tym fragmentem palca, nie tłumić pozostałych strun. Na przykład ja sobie układam z tego, co zauważyłem. W ten sposób mi jakoś ręka idzie odrobineczkę pod kątem. No niemniej jednak słychać brzmienie każdej ze strun. No. O, już jest. Można z tego bardzo chore rzeczy robić. No, ale właśnie zastosowanie akordów barowych, możecie powiedzieć, no przecież są akordy C-dur, czy na przykład D-dur, które gramy, wydobywamy za pomocą też pustych strun, na przykład, nie wiem, E-dur. Jednak na przykład E-dur można zagrać również akordem barowym, na przykład tutaj, takim.
I zobaczcie teraz, na czym polega, można powiedzieć, na czym polegały zalety też używania tych akordów. Żeby się nie wypinać, że ja nie będę używać ich. To na przykład, możemy sobie dowolnie modulować, wyciszać, czy tam urywać brzmienie poszczególnych strun. Na przykład mam właśnie ten akord. I od razu go ucinam, to brzmienie, podnosząc po prostu, podnosząc delikatnie palce, łącznie z tym palcem. Robiąc, znaczy właściwie używając tych akordów, no możemy jedynie tłumić tą ręką. Ale na przykład takie akordy już bardziej, już takie trochę bardziej zaawansowane, można powiedzieć, przynajmniej w teorii bardziej zaawansowane, można użyć do tworzenia ciekawych niekoniecznie melodii, ale po prostu takich pseudo utworków. Teraz to słychać. Naciskam nogą, to jest naturalnie kaczka. To będziemy odnośnie bawienia się kaczką, będziemy robili inną lekcję, ale widzicie, jak można ładnie ubarwić. Kolejną rzeczą, którą można za pomocą akordów barabara, czy akordów bar, to jest na przykład podkłady do. Teraz w tym momencie mam po prostu położone palce niedociśnięte, przez co można powiedzieć, robię ten dźwięk X, który często na tablaturze jest. Po prostu dźwięki są, można powiedzieć, skrócone, urwane, niedociśnięte do końca, czyli nie tworzymy akordu. No, można tutaj się też ciekawie pobawić, wiadomo, różnych rodzajów akordów, właściwie za pomocą barowych akordów dopiero możemy grać prawdziwe akordy i bardziej zaawansowane, w każdej tonacji, ponieważ akordy grane z użyciem pustych strun mamy właściwie niezbyt dużo i nie w każdej tonacji. Tylko te podstawowe. No jednak sami zobaczycie, że z biegiem czasu granie w kółko tego samego akordu C-dur trochę się nudzi. Można sobie go na przykład zapaść tak. Lub na przykład coś takiego. Albo na przykład robimy też poprzeczkę na dwóch strunach. Można tutaj też się mnóstwo bajerów porobić sobie. Tylko musicie pamiętać po prostu o tej rzeczy, żeby położyć palec tak, żeby
mieć dźwięk i ułożyć go też tak, żeby po prostu tym palcem nie tłumić pozostałych strun, żeby ten palec jakby ich nie wytłumiał. No i naturalnie kładziemy go między progami, a nie na progu. Mimo, że może w kamerce tutaj widać, tak jakbym położył delikatnie na progu, jednak tak tylko wygląda, bo dźwięk jest cały czas z tego progu siódmego. No to na razie tyle.